Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej. Na tej konferencji mam zaszczyt gościć wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Łukasza Smułkę. Bardzo się cieszę, że pan marszałek jest dzisiaj z nami i właśnie wykorzystuje tę okazję, żeby spotkać się też z państwem, chociaż jest to spotkanie już dzisiaj z mediami drugie, bo pierwsze spotkanie odbyło się w dworze Karwacjanów podczas tak miłej uroczystości przekazania umowy na scalenia w gminie Biedrzyce, dokładnie w miejscowości Rożnowice, i myślę, że o tym pan marszałek więcej jeszcze tutaj powie. Natomiast nasza konferencja jest zorganizowana po to, żeby mieszkańcom przekazać więcej dobrych wiadomości, bo tych dobrych wiadomości dla mieszkańców naszej ziemi, ziemi gorlickiej, jest więcej. I rozpocznę od tej takiej ważnej wiadomości. Wiadomości, w której w jakiejś mierze też zarząd województwa małopolskiego ma udział, ponieważ chodzi to o skrzyżowanie drogi krajowej 28 z drogą wojewódzką, i to skrzyżowanie na tak zwanym Zawodziu w końcu będzie przebudowywane. Zadałam pytanie oficjalnie na sali sejmowej punkcie tak zwanym pytania bieżące, i pan wiceminister, który odpowiadał na to pytanie, zapowiedział, że prace dokumentacyjne już się rozpoczęły. Nie wiemy, czy to będzie typowo rondo turbinowe, tak jak zapowiadaliśmy rok temu, ale to jest nasza propozycja. Tę propozycję przedstawiliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie. Nawet pewien projekt, zarys przygotowany przez uczelnię, który przekazał pan Ryszard Ludwin, ale Generalna Dyrekcja oczywiście pracuje samodzielnie, na pewno te prace będą prowadzone razem z tutaj zarządem województwa, zarządem dróg wojewódzkich, ponieważ to jest skrzyżowanie dwóch dróg, krajowej i wojewódzkiej. Taka dobra wiadomość, bo jak wszyscy się domyślamy, zawsze jeżeli przychodzimy do jakiejś pracy, to trzeba na to pieniędzy. I taka dobra wiadomość to jest zapewnienie pana premiera Morawieckiego, że na to rondo jeszcze w tym roku przekaże, jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli będzie możliwość, żeby rozpocząć budowę już w tym roku, czyli przebudowę, przekaże 2 miliony złotych z rezerwy celowej. To są słowa pana Mateusza Morawieckiego, który przekazał to mnie w rozmowie, ale też potwierdził to w czasie spotkania z panią starostą Marią Gubała. W czasie spotkania, jak rozmawiali państwo o przywracaniu połączeń komunikacyjnych, o możliwości sfinansowania częściowego przywracania tych połączeń w tak zwanej Polsce powiatowej. Ja dzisiaj drugi raz tego sformułowania używam. Chciałam tych dobrych wiadomości przekazać więcej, ponieważ też tydzień temu decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego zostały zwiększone z rezerwy środki w funduszu kościelnym. I tak z tego zwiększenia środków 3 parafie z naszego powiatu, a to parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej, otrzyma 41 376 na akcję charytatywną, przygotowywanie paczek świątecznych, ale też parafia w Małastowie otrzyma 47 853 zł na remont dachu w kościele filialnym w Bodakach, i parafia rzymskokatolicka świętej Anny w Bieczu, czyli klasztor, otrzyma 50 tysięcy na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła. Myślę, że to są dobre informacje. Wcześniej z funduszu kościelnego szereg parafii otrzymało dofinansowanie, otrzymały parafie
parafie też Bieczuł między innymi, ale teraz po skończeniu tych pieniędzy i tutaj nie ukrywam, że szczególnie o klasztor w Bieczuł uznając jako bardzo ważne zadanie, ale pewno takich interwencji było więcej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i decyzją premiera Fundusz Kościelny został zasilony dodatkowymi środkami. Dobrych informacji więcej. W ubiegłym tygodniu bodajże już powinien otrzymać pismo z Ministerstwa Zdrowia, pan dyrektor szpitala w Gorlicach. Sygnalizował pan dyrektor konieczność zakupu nowej karetki pogotowia dla szpitala gorlickiego. Pamiętajmy, że już taką karetkę z pieniędzy zewnętrznych tutaj Gorlice otrzymały w 2016 roku. Wtedy jeszcze te pieniądze wykorzystał na zakup karetki, bo tak to się odbywa. Ówczesny starosta, pan Karol Górski, a teraz decyzją Ministerstwa Zdrowia i środków z rezerwy, też decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego, zostały przyznane dodatkowe pieniądze na zakup karetek i tak dla Gorlic przeznaczone jest 400 tysięcy na zakup nowej karetki. Oczywiście tutaj konieczne są działania po stronie pana dyrektora szpitala, aby przygotował dokładnie odpowiedź jak trzeba, ale myślę, że z tego wszystkiego szpital się wywiąże na czas i pieniądze na zakup karetki już w niedługim czasie do Gorlic przyjdą i Gorlice zakupią taką karetkę, tak wyposażoną jak będzie potrzeba, na tyle ile będzie potrzeba, ponieważ tak jak rozmawiałam nawet z dyrektorem panem Marianem Świeżym, 400 tysięcy to jest wystarczająco na zakup dobrej karetki pogotowia. Mam nadzieję, może nie będę uprzedzać, ale że tych informacji w tym najbliższym czasie będzie tak dobrych informacji więcej i ja mówię, to nie tak, że są wybory i mówię o tych tutaj z ostatnich tygodni, ostatniego miesiąca informacjach, z ostatnich dni informacjach, bo nawiązywałam do tych wcześniejszych, które były, może nie zawsze informowałam, ale cieszę się, że tak dużo pieniędzy z budżetu centralnego, z budżetu państwa spływa na nasz powiat. Bardzo się cieszę, że tak dużo pieniędzy spływa z funduszy unijnych, też z budżetu marszałkowskiego, też spływa na nasz powiat i spływało i będzie spływać, bo ta dzisiaj uroczystość, która była w Dworze Karwacjanów, to jest zapowiedź kolejnych pieniędzy na zadania potrzebne mieszkańcom. Ale myślę, że o tym to już więcej powie pan marszałek, któremu oddaję głos, jeżeli mogę prosić, panie marszałku. Może jeszcze tylko tyle powiem, że pan marszałek nie jest tylko na konferencjach, ale teraz po konferencji prasowej zaraz odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gorlic, z radnymi Prawa i Sprawiedliwości na czele z przewodniczącym klubu radnych panem Robertem Gryzikiem w sprawie tak zwanej obwodnicy zachodniej forsowanej przez burmistrza Gorlic, a obwodnicy, która by była w moim przekonaniu w takim kształcie, jak jest przedstawiana, byłaby szkodliwa dla mieszkańców tamtego terenu i nie zmniejszyłaby korków w Gorlicach, ale by te korki, oczywiście sformułowanie, bardzo duży kolokwializm, ale chodzi o te zatory, które się są przed Gorlicami, te liczne samochody, które oczekują na przejazd tą drogą 28. Myślę, że to by tylko zwiększyło. Będziemy szukać z panem marszałkiem innych możliwości i może nawet przebudowy tej drogi, poszerzenia, żeby ułatwić, ale nie w takim kształcie, jak to było zaprojektowane i z takim przebiegiem, bo temu przebiegowi nie tylko mieszkańcy się sprzeciwiają, ale też biskup prawosławny, bo tam mogłoby nawet dojść do naruszenia cerkwi, a przecież też nie rozwiązałoby to problemu, bo byłoby to wyprowadzenie samochodów w centrum miasta w Gorlicach. Także po tej konferencji od razu mamy spotkanie, bo tak jak żeśmy mówili w Dworze Karwacjanów, panu marszałkowi sprawy też naszego powiatu, tak odległego od Krakowa, są bliskie. Bardzo proszę. Tak jest, bardzo dziękuję pani poseł, szanowni państwo. Dzisiaj w Gorlicach przekazaliśmy symboliczną umowę na scalenia. Kwota na scalenia przewidziana na ten projekt to jest ponad 14 milionów, które są tak całkowicie z zewnątrz, zewnętrznymi środkami i to też
pokazuje, że samorząd powiatu gorlickiego jest w stanie pozyskać dodatkowe środki nie tylko z budżetu województw, z budżetu swojego tak naprawdę, bo to jest bardzo prosto. Ważne, żeby pozyskać na coś, co się robi, środki nie tylko właśnie ze swojego portfela. Natomiast powiat gorlicki, jeżeli chodzi o scalania, to jest powiatem, który jest powiatem wyróżniającym się. Dzisiaj to będzie czwarty obiekt w skali województwa, to jest powiat, który najwięcej właśnie robi scaleń. I za to bardzo Państwu poprzez telewizję z władzą starostwa, Pani Poseł, dziękuję. Jeżeli chodzi o powiat gorlicki, to my w Samorządzie Województwa Małopolskiego widzimy ten powiat gorlicki. Tutaj kwestia scaleń, kwestia rozwoju infrastruktury, inicjatywy samorządowe. Są gminy, które korzystają z tych możliwości i bardzo dobrze mają przygotowane programy, jeżeli chodzi chociażby o przejścia dla pieszych, bezpieczne przejścia dla pieszych, kwestia wsparcia służb ratowniczych w naszym województwie. Gminy z powiatu gorlickiego z tego korzystają, co nas bardzo, bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o kolejne nasze wizyty, pewnie takie będą. Tutaj zawsze ja podkreślam, żeby poznać dany powiat, to musimy wielokrotnie w tym powiecie być, rozmawiać z mieszkańcami i stąd wizyta właśnie przy okazji przekazania umowy z mieszkańcami powiatu gorlickiego, którzy będą sygnalizować swoje bolączki, swoje problemy, ale my te problemy też jako Zarząd Województwa wspólnie z Marszałkiem Województwa Witoldem Kozłowskim poznajemy w różnej części województwa. Także Pani Poseł, myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie i mieszkańcy powiatu gorlickiego poprzez media, które są w powiecie gorlickim, będą mogli poznać nowe projekty, które Samorząd Województwa Małopolskiego kieruje właśnie do mieszkańców powiatu gorlickiego. A potrzeby powiatu gorlickiego, gmin powiatu gorlickiego, mieszkańców powiatu gorlickiego są duże i chociażby bardzo z dużą niecierpliwością czekamy na to, co się będzie ogłoszone na kolejnej konferencji prasowej, już nie u nas, ale w sprawie wodno-kanalizacyjnych inwestycji i możliwości dofinansowania. No ale rozumiem, że dzisiaj tutaj w Gorlicach to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, skoro marszałek województwa przygotowuje oddzielną informację, jak już będą wszystkie dane znane. Pani poseł, nic nie jest za wcześnie. Tak naprawdę formalnie za miesiąc ogłosimy nabór na projekty wodno-kanalizacyjne, na budowę kanalizacji, wodociągów. Środki są przygotowane. Udało nam się zdobyć dodatkowe środki po to, żeby mieszkańcy nie tylko w powiecie gorlickim, ale w naszym województwie samorządy mogły składać te wnioski, żeby mieszkańcom po prostu żyło się wygodniej i komfortowo. To jest dla nas ważne. W związku z tym czasami jest też tak, że mówimy o dużych projektach, o obwodnicach, o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, natomiast mieszkańcy mówią wprost, nam brakuje czasami wody, brakuje wodociągu, brakuje kanalizacji. Wychodząc naprzeciw tym głosom, są dodatkowe środki, we wrześniu będzie można składać wnioski. Zapraszamy samorządu z powiatu gorlickiego, a również z naszego województwa do tego, żeby te wnioski były dobrze skonstruowane i potrzeby tak naprawdę rozpoznane również mamy, bo zanim został ogłoszony nabór, została wysłana ankieta do samorządów w naszym województwie i na podstawie ankiety mamy zestawienie, jakie są potrzeby, jakie potrzeby tak naprawdę sygnalizowali włodarze naszych gmin. Szanowni Państwo, że potrzeby w naszym powiecie są bardzo duże, szczególnie jeżeli chodzi o brak wody. Myślę, że to wszystkie media o tym wiedzą i jak wielkim problemem to jest właśnie na terenie powiatu gorlickiego, na terenie tutaj naszym i problemy też braku kanalizacji, które wydają się, tak jak był pan minister Henryk Kowalczyk i było to spotkanie otwarte w gminie Łużna, w miejscowości Łużna i pan minister był nawet zaskoczony, że w tylu miejscach, tylu mieszkańców naszego powiatu nie ma jeszcze w ogóle kanalizacji. W XXI roku nie ma, w XXI wieku wciąż nie ma kanalizacji. Do takich gmin właśnie należy m.in. Łużna. Cieszę się bardzo, że był uruchomiony ten program, o którym pan minister ówcześnie mówił, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, właśnie na te programy wodno-kanalizacyjne i wielka radość, że teraz kolejny program, który ma dofinansować, ma pomóc samorządom, żeby kanalizację tam, gdzie nie ma, a przede wszystkim, tak jak największy brak u nas, wodociągi mieszkańcom wybudować. Zachęcam wszystkich włodarzy gmin,
termin, aby nie przegapili też terminów, które będą wynikały z tego naboru. Myślę, że no nie zawsze kto pierwszy, to ten lepszy, ale żeby były dobre wnioski, żeby jak najwięcej naszych samorządów mogło sięgnąć po dodatkowe środki i żeby tę potrzebę, tę tak ważną potrzebę braku wody na terenie naszego, w większości miejscowości naszego powiatu, żeby to zrealizować. Ja dziękuję Państwu, jeżeli są jakieś pytania.